Dobra, księgarnia naukowa. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie. Poszukuję książki. Tajemnicza habilitacja rektora policyjnej szkoły. Żaden z naszych dostawców jej nie posiada i nigdy nie była w naszej ofercie. Nad książką habilitacyjną pana komendanta, no to pracowało kilkanaście osób. Jak komendant rektor gromadził dorobek naukowy potrzebny do habilitacji? Zostałem przymuszony do tego, żeby w jednej z książek pod redakcją pana Fałdowskiego zamieścić artykuł, czyli rozdział monografii de facto. Chciałem zapytać, czy to prawda, że pan opracowywał ankietę dotyczącą etyki dla komendanta Fałdowskiego? Tak, tak. Tylko mam połączenia przełożonego. Dzień dobry, panie komendancie. Nazywam się Łukasz Frączek, jestem reporterem superwizjera TVN. Chciałbym z panem chwileczkę porozmawiać na temat pana habilitacji. Funkcjonariusze mówią, że wydawał pan polecenia, żeby napisali rozdziały w książce, która była... To nie jest prawda. To nie jest... Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Raz, dwa, trzy. W swoim założeniu uczelnia ta ma być elitarną kuźnią stróżów prawa. W Polsce nie ma innej policyjnej szkoły oficerskiej, a to oznacza, że tylko jej dyplom otwiera drzwi do policyjnej kariery. Od początku 2017 roku szkołą kieruje inspektor Marek Fałdowski. Uczciwość, odpowiedzialność i lojalność to wartości, które przejęliśmy z chlubnych tradycji naszej formacji. Ale... Zanim jednak inspektor Fałdowski zaczął kierować szkołą, w policyjnym świecie było już o nim głośno. W 2012 roku jego pięciu podwładnych w trakcie przesłuchania na komendzie w Siedlcach znęcało się nad trzema zatrzymanymi. Mężczyźni byli bici, rażeni paralizatorem po jądrach, polewani zimną wodą. Jednemu zaklejono usta taśmą, posadzono nago na biurku i straszono przytrzaśnięciem jąder szufladą. Sprawa wyszła na jaw, bo jeden z torturowanych popełnił samobójstwo tydzień po przesłuchaniu, zostawiając list, w którym opisał, co go spotkało. Pomimo poważnych zarzutów, zeznań i obdukcji lekarskich, komendant Fałdowski po krótkim zawieszeniu przywrócił policjantów do służby, nie wierząc w winę swoich podwładnych. Wątpliwości nie miał sąd pierwszej instancji, który skazał wszystkich pięciu funkcjonariuszy, potwierdzając skandaliczne zachowania policjantów. Złożona apelacja nie została jeszcze rozpatrzona. Marek Fałdowski, szef komendy w Siedlcach, awansowany dzisiaj na rektora komendy policyjnej w Szczytnie w lutym tego roku. Czy czego będzie uczył jako rektor tej uczelni Marek Fałdowski? Jak tuszować te przestępstwa? Od kilkunastu tygodni do różnych prokuratur na Warmii i Mazurach trafiają kolejne zawiadomienia o przestępstwach, jakich miał się dopuścić inspektor Fałdowski. Byli i obecni wykładowcy zarzucają komendantowi rektorowi m.in. naruszenie praw autorskich, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mobbing oraz plagiat pracy habilitacyjnej. Dotarliśmy do byłego wykładowcy i osoby z kadry kierowniczej uczelni. Była ona bezpośrednim świadkiem procesu habilitacyjnego komendanta Fałdowskiego. Kiedy pan Fałdowski przyszedł na komendanta do szkoły, to podjął decyzję, że priorytetem jego jest zrobienie szybko habilitacji. Wybrał sobie grono osób, którym złożył propozycję, aby dopisały go do swoich publikacji, które już są w trakcie wydawania nawet. I pan był w tym gronie? Ja taką propozycję również otrzymałem, ale na nią nie przystałem. Natomiast osobom, które na taką ofertę pana Fałdowskiego przystały, mogły liczyć na podwyższone premie, nagrody, a co po niektóre osoby potem bardzo szybko w szkole awansowały. Inspektor Fałdowski swoją habilitację obronił w lutym 2019 roku. Co ciekawe, wbrew przepisom, nie ma o niej żadnej wzmianki na stronie Akademii Sztuki Wojennej, czyli uczelni, w której formalnie proces był prowadzony. Na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów również brakuje dokumentów, które powinny być jawne. W takiej sytuacji postanowiliśmy znaleźć książkę inspektora Fałdowskiego, która była podstawą habilitacji. Dotyczyła etyki w policji. W praktyce książka jest nieosiągalna. Jak poinformowała nas szkoła w Szczytnie, inspektor Fałdowski sam wydał swoją książkę w liczbie 30 egzemplarzy.
Zgodnie z polskim prawem musiał jednak wysłać po 2 egzemplarze do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Dzień dobry. W tej ostatniej znajduje się jedyny egzemplarz, jaki udało nam się znaleźć i który jest dostępny dla przeciętnych czytelników. Można go przejrzeć jedynie na miejscu. Jak ważna jest habilitacja w dorobku naukowym każdego naukowca? To jest ostatnia prosta przed profesurą, ale największy przeskok był między doktoratem a habilitacją. Habilitant w swoim dorobku musi wykazać, że wniósł coś nowego do nauki. Książka, która była podstawą habilitacji inspektora Fałdowskiego, dotyczy etyki w pracy policjanta. Jej najważniejszą częścią jest badanie naukowe. Ankieta przeprowadzona wśród 1000 słuchaczy szkoły. I to właśnie o tej części w zawiadomieniach do prokuratury piszą wykładowcy. W aktach czytamy, że ankieta powstała na rozkaz. Rektor szkoły, inspektor Fałdowski, miał wydać polecenie podległym policjantom, by ją dla niego zrobili. Czy to prawda, że pan opracowywał ankietę dotyczącą etyki dla komendanta Fałdowskiego? Tak. Wykonując polecenia przełożonego, w ramach czynności służbowych, oczywiście, że tak. Ale to pan Fałdowski panu kazał, to, to wydał takie polecenie, to się znalazło potem w jego habilitacji? No nie wiem. Ja zajmowałem się opracowaniem wyników z etyki, dotyczących tych badań. Mniej więcej nie wiem. Ale czy... Czyli pan opracowywał taką ankietę dotyczącą etyki na rozkaz pana Fałdowskiego? Etyki, tak. Z polecenia pana Fałdowskiego, z rozkazu, bo siłą rzeczoną zostało mi to w jakiejś tam części powierzone. Ja wykonywałem jedynie swoje polecenia. To z mojej strony. O tym, że inspektor Fałdowski przypisał sobie cudzą pracę, świadczą jednak nie tylko relacje naszego informatora i jednego z jego podwładnych. Jeden z wykładowców, gdy dostał rozkaz wprowadzania do programu komputerowego wyników badania, zrobił kopię jednej z ankiet. Później przekazał ją do prokuratury. Ankieta od policjanta jest identyczna jak ankieta umieszczona w książce inspektora Fałdowskiego. Powtarzają się nie tylko słowo w słowo wszystkie pytania. Powtórzone są nawet te same błędy. Już na pierwszych stronach widać identyczne niechlujstwo w redakcji tekstu. Dalej w pytaniach pojawiają się te same błędy gramatyczne. W niektórych miejscach identyczne są również pomyłki interpunkcyjne. Jedni policjanci dostali polecenie służbowe i mieli wymyślić tą ankietę i napisać do niej pytania. Kto inny przeprowadzał ją wśród studentów i wprowadzał do komputera, a jeszcze ktoś inny wyciągał wnioski? Tak, to znaczy robili to dla niego inni pracownicy naukowi. Skompletował może te wszystkie materiały, które robili inni i tak powstała książka habilitacyjna pana komendanta. Podpisał umowę wydawniczą i wydał książkę, wydrukował pod swoim nazwiskiem. No okej, ale ja mówię o tym badaniu naukowym samym, no bo to badanie jest podstawą tej habilitacji, tak? Tak. No to on coś tam zrobił? Nic. To zrobili inni policjanci w ramach swojej pracy. Weryfikując informacje dotyczące książki habilitacyjnej inspektora Fałdowskiego, rozmawialiśmy z wieloma byłymi i obecnymi wykładowcami szkoły ze Szczytna. Byliśmy przymuszani do pisania artykułów naukowych. Ja na przykład zostałem przymuszony do tego, żeby w jednej z książek pod redakcją pana Fałdowskiego zamieścić artykuł, czyli rozdział monografii de facto. Pan komendant wydawał takie dyspozycje na odprawach z kadrą kierowniczą. Hurtowo się dopisywał, no przecież to wystarczy ten dorobek prześledzić. Postanowiliśmy pokazać wypowiedzi naszych rozmówców przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Panie redaktorze, dla mnie to jest szok. Nie znałem tego przypadku. Pana komendanta też na całe szczęście nie znam, ale w każdym razie dla mnie to jest szok. Osoba, która odpowiada za szkolenie ludzi, którzy mają przestrzegać prawa, które mają dbać o prawo, dopuszcza się do tego typu poczynań. I to jest sprawa, która nadaje się do prokuratora. Chcieliśmy porozmawiać z komendantem rektorem i poprosić, by odniósł się do zarzutów swoich podwładnych. Dzień dobry, panie komendancie. Nazywam się Łukasz Frączek, jestem reporterem superwizjera TVN. Chciałbym z panem chwileczkę porozmawiać na temat pana habilitacji. Przepraszam, jestem zajęty.